Przedsięwzięcie odbyło się pod hasłem Spotkajmy się mimo wszystko i miało na celu integrację środowisk osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. To także doskonała okazja do podsumowań i nakreślenia planów na kolejny rok działalności organizacji. Udało nam się zrealizować, choć jeszcze dobiega to końca, duży projekt pod nazwą Centrum Wsparcia i Integracji Osób Niepełnosprawnych. Wydawaliśmy również 8 numerów gazety Niepełnosprawni tu i teraz, a także wydaliśmy 4 edycje Karkonoskiej Telewizji Integracyjnej, która myślę, że jest właśnie takim hitem w dziedzinie wypełniania tych wszystkich elementów, które składają się na brak informacji dla osób niepełnosprawnych. Dużą rolę w integracji i pomocy osobom niepełnosprawnym czy starszym, na rzecz których działa Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, odgrywają wolontariusze, którzy za zwykłe dziękuję pomagają będącym w potrzebie. Sprawia bardzo dużo satysfakcji, natomiast to, że jest niełatwa, no to tak. Niesienie pomocy osobom i dobrze spełnianie tego obowiązku jest bardzo trudne, ale później satysfakcja jest ogromna. Nieraz mi się zakręciła łza w oku, jak widziałam zadowolenie osób z naszej pracy, nie tylko mojej, ale wszystkich wolontariuszy Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym ja jestem zadowolona. Myślę, że osoby, które do nas przychodzą, to też. Podczas spotkania nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, którzy wspólnie zastanawiali się, jak jeszcze skuteczniej przełamywać istniejące bariery i stereotypy. Duże nasilenie problemów widoczne jest zwłaszcza na terenach wiejskich. W mieście likwiduje się bariery. Nikt jeszcze nie myśli o tym, żeby likwidować bariery na wsiach. Wszędzie, gdzie tylko możemy, pomagamy tym ludziom. Starostwo powiatowe, jak tylko może, po prostu umożliwia tym ludziom wychodzenie z domów, organizujemy imprezy integracyjne, takie jak opłatki, jak imprezy związane ze świętami Wielkiej Nocy, jak również inne pikniki rodzinne i imprezy sportowe umożliwiające wyjście z domu, ponieważ środowisko wiejskie sprzyja temu, że ci ludzie się zamykają w sobie po prostu i bardzo trudno ich wyciągnąć z domu. Dzięki interwencji radnych w szczególnie trudnych przypadkach mogliśmy pomóc wielu ludziom, a też dzięki temu radni poznali właśnie te najbardziej ciemne, a może i nierozpoznane dotychczas problemy najsłabszej grupy mieszkańców Jeleniej Góry, a i ci mieszkańcy mogli, że tak powiem, na żywo dotknąć, a również i mieszkańcy mogli upewnić się, że radni to rzeczywiście ważny instrument demokracji. Obchody połączone były z przypadającym na dzień 5 grudnia Światowym Dniem Wolontariusza.